A czy urzędnicy w Polsce zarabiają za mało czy za dużo? Część opinii publicznej mówi, że za dużo. Oczekuje, że tam w urzędach będą pensje wręcz minimalne, ale to jest chyba ta część opinii publicznej, która jest przeświadczona, że ci urzędnicy i tak nic nie robią. Przypuszczam, że jest tak, że jest duża grupa takich, która zarabia za dużo, bo jak pan powiedział, nic nie robią albo przeszkadzają, w związku z tym jakiekolwiek pieniądze im pan zapłaci będą za duże. I są urzędnicy, jest duża grupa funkcjonariuszy państwowych, którzy zarabiają za mało w stosunku do tego, co wkładają i kogo tam chcemy mieć. Kiedy chcemy specjalistów mieć w urzędach, ludzi kompetentnych i naprawdę dobrze, skutecznie, wydajnie pracujących, no to wpadamy potem we własną pułapkę, bo no trudno ich ściągnąć za minimalną pensję. Więc właśnie, znaczy po pierwsze nie możemy doprowadzać, nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji negatywnego naboru do administracji. Jeżeli młody człowiek ma do wyboru kilka możliwych karier, kilka możliwych ścieżek, jest dobry. On może wybierać, czy się nastawi na karierę naukową, czy biznesową, czy publiczną, czy jeszcze jakąś. To czasami także żona mu nie pozwoli pójść do organu administracji, bo oni z tego nie wyżyją. A w każdym razie nie wyżyją tak, jaki jest poziom ich aspiracji i to aspiracji mających podstawę w tym, co oni potrafią, co oni umieją, jak oni chcą pracować. Dobry poziom wynagrodzenia zapewnia przede wszystkim to, że wybiera się z najlepszych. I teraz następna kwestia jest taka, że jeżeli my mamy, o czym mówiliśmy, przerosty zatrudnienia w różnych miejscach, to pieniądze, które ci ludzie mało użyteczni, a czasami, jak powiedziałem, szkodzący i obywatelom, i państwu, jeżeli mielibyśmy nawet to rozdzielać, to te osoby zabierają pieniądze tym, którym moglibyśmy i powinniśmy płacić lepiej. Ta pula nie jest nieograniczona, prawda? Więc jeżeli opłacamy osoby mało przydatne, mało dające z siebie, to tych pieniędzy nie ma gdzie indziej. I to jest następny problem do rozwiązania, ale to wymaga czasami dość radykalnych przedsięwzięć. A czy widzi pan jakąś rolę Najwyższej Izby Kontroli w kreowaniu tych dobrych urzędów, sprawnych urzędników? Tak. I to jest bardzo ważna rola. To znaczy nasza rola powinna polegać na tym, żeby propagować takie właśnie aktywne podejście do tej roli urzędnika w administracji publicznej. Na bardzo wiele różnych sposobów. Znaczy my musimy tak ustawiać nasze kontrole i tak potem referować ich wyniki, żeby było oczywiste, że urzędnik, który otwiera przepis, widzi pan, tu jest napisane, że mogę panu tego nie załatwić. To my nie możemy powiedzieć, rzeczywiście on mógł tak powiedzieć, on rzeczywiście mógł nie załatwić. Musimy powiedzieć, dlaczego on nie chciał tego załatwić. On mógł nie, ale mógł tak. Dlaczego zrobił w ten sposób? My musimy oceniać urzędy z takiego punktu widzenia, jakim powiedziałem. Z takim podejściem. Nie wystarczy mi, nie satysfakcjonuje mnie to, że stwierdzę, że wszyscy urzędnicy nie zrobili nic niezgodnego z przepisami. Ja się pytam, czy on zrobił wszystko, co mógł zrobić. Jeżeli nie, jeżeli zdecydowanie nie, to mówimy to zdecydowanie, my to negatywnie oceniamy. Nawet jeżeli to jest legalne, to jest to. My musimy akceptować ryzyko ponoszone przez urzędników. Pan powiedział i słusznie, to jest wielki problem, że czasami urzędnik tylko ma do wyboru, który przepis złamać, to my musimy to wiedzieć, że on tak zrobi. Musimy oceniać, czy on się zachował racjonalnie to raz, ale po drugie przyzwoicie po ludzku. I wtedy, kiedy wiemy, że on jest postawiony wobec dylematu, wobec którego nie powinien być stawiany, to my przy tej ocenie musimy to brać pod uwagę. Czyli z jednej strony akceptować ryzyko, akceptować to, że wiedzieć to i uwzględniać to, że pracuje w takiej gęstwie przepisów, których czasami sami ich twórcy nie rozumieją. I to uznawać, uwzględniać, aczkolwiek jednocześnie powinniśmy walczyć o to, żeby te przepisy takie nie były, ale z drugiej strony musimy propagować takie aktywne podejście. To jest nasz święty obowiązek, moim zdaniem. Kontrolerzy NIK-u są gotowi do takiego rodzaju kontroli? Do kontrolerów NIK-u się odnosi to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory. Ale są tacy, którzy to już zrozumieli i ja myślę, że oni są w ogromnej większości, ale znowu nie wszyscy. Więc to, o czym opowiadaliśmy sobie jako myśląc o tych urzędach, które kontrolujemy, w dużej mierze odnosi się również do tego, co mamy u siebie. Przyznaję, że czasami to też u nas jest problem. To, żeby wejść na nowe podejście, żeby
powiedzieć, to, że on zadziałał legalnie, że zrobił legalnie, to jeszcze jest ho-ho, o ile za mało. Powinniśmy wymagać czegoś więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.